Siema, z tej strony Jason. Lecimy dzisiaj po moduł identyfikacyjny żniwiarza do, uwaga, do czego? Do brązowego karła. Kurwa, kojarzy mi się to tylko jedynie i wyłącznie z wiadomo z czym. No ale nie ja te nazwy wymyślałem. Na pewno jak to jest moduł identyfikacyjny żniwiarza, to będzie zadyma i to niezła. Hawking Eta. Tutaj musimy pójść. Opuszczony żniwiarz. Wokół mnemosyny orbituje długi na 2 km statek, który niewątpliwie wygląda na żniwiarza. W niektórych jego partiach można wykryć sygnatury mocne, ale są one wyjątkowo słabe jak na statek tej wielkości. Dobra, dokujemy. Co to za huśtawka, Joker? Robię co mogę! Wieje z 500 km na godzinę! O kurwa. Obok żniwiarza jest jeszcze jeden statek. Nie wysyła sygnału identyfikacyjnego, ale według lidaru to pojazd getów. O Jezu, chyba już wiemy, kurwa, dlaczego urwał się kontakt. Co to było? Pola efektu masy żniwiarza nadal aktywne. Przeniknęliśmy przez zewnętrzną warstwę. Oko cyklonu, co? Badamy opuszczone miejsce. Lada moment wyskoczy na nas jakieś mechaniczne paskudztwo. Jak za starych, dobrych czasów. Dobrze mówisz, Garusie. Nieźle. Skończyliśmy katalogować okazy od A203 do B013. Roku. Normandia do oddziału. Co to było? Żniwiarz włączył osłony kinetyczne. Chyba nie zdołamy się dostać z tej strony. Jesteśmy uwięzieni. Niepokojące. Będziemy musieli wyłączyć generatory barier. Jakieś pomysły, gdzie ich szukać? W momencie aktywacji czujniki zanotowały znaczny wzrost temperatury w miejscu, gdzie prawdopodobnie mieści się rdzeń efektu masy. Wysyłam współrzędne, ale uważaj. Rdzeń kontroluje też utrzymanie stałej wysokości. A więc kiedy wyłączymy bariery, żeby uciec, wrak runie w jądro planety?
To znaczy, że wszyscy zginą. Tak. I tak. Skarniemy ocalałych i dane badawcze. A potem strącimy ten szajs, żeby nie zaświecał nieba. Bądź przygotowany, żeby nas stąd zabrać. Nie planujemy śmierci w sercu brązowego karła. Tak jest. Udanych łowów. Też bym nie chciał w kupie umrzeć, kurwa. Słyszałem opowieści o takich potwornościach. Myślałem, że są przesadzone. Kurwa, zawsze jak wejdę gdzieś, jest statek zbieraczy, szlifiarzy, to masakra. Robi wrażenie jak kurwa Alien versus Predator. Jesteś żonaty? Nigdy o tym nie mówiłeś. Kretty miała problemy z panowaniem nad sobą. Na weselu mojego brata próbował ją podrywać drużba. Zrzuciła go ze schodów kościoła. Co? Kretty to moja żona. Wrogowie! Gdzie? O kurwa, zombie słyszę. Ciśnieniowe mogą się przydać. Wyjazd. Pierdalać. Tego kurwa nie lubię. Zastanawiałem się, czy za technologią tworzenia znowu. Kurestwa trochę. Zobaczcie. O kurwa. Ja pierdolę, dzieje się. Już ryj. Jeszcze z której strony? Chyba. Gdzieś był skurwysyn. Ja pierdolę. Już trzeci dzień boli mnie głowa. Chandana mógłby mi dać parę godzin wolnego. Cholera! Co jest? To coś! Nie widziałem, kto strzelał. Może któryś z naukowców przeżył. Kurwa, snajper? To się nam przyda. O, strzelba jakaś nowa. Kurwa. Ciary mi przychodzą. Pierdolę, będą wychodzić. Jednego nie! Usunąłem jednego. Nie mogą biegnąć od przodu. Kurwa. Tain kurwa zaczarował czymś. O kurwa! Pierdalaj!
Kurwa, jaka plaga. Tak jest. Jo, pierdole. To jest, kurwa. O kurwa, tylko nie jest to gówno. Zdechło jebany. Ale mnie kurwa zaskoczyli, że aż tyle ich tu było. Ja pierdolę. Get sniper. A czemu napierdala zombie, a nie nas? Shepard, komandor. Skąd on mnie kurwa zna? Snajperem był Get. Myślałem, że Gety nie mówią. Niby od kiedy Gety działają w pojedynkę? Kiedy jest ich więcej, robią się... Jezu, znowu. Możemy się wrócić, nie możemy. Spierdalać. Albo ja będę spierdalał na to. Niech się chuj jasny strzeli. No jeszcze ten skurwysyn. Ty, spierdalaj. Jechaj, kurwa. O ja pierdolę. Dużo jeszcze tego skurwysyństwa będzie mi dobiegało. A ile jeszcze wysadzić mam z niego? Dobra, zdechło.
Gdzie jest ten terminal? Pierdolę tutaj. A ty gdzie tam łazisz? Nie, ten automat jest najlepszy. Dyba, dobra jest. Za nami! To wygląda interesująco. Mam cię! O, come on, come on. Pięknie. Zalać mu jak jebnie. Ja pierdolę. Rzeźnia. Co ty tam kurwa robiłeś? No a jak? Uwaga na ciężką broń. Posłanie. O kurwa, dwóch. Nie miło. Ma tą ciężką broń, nie? Dalsze mi padły. Kurwa, nie ty! Odsuń się!
Dobra, dwóch mniej. Pierdalaj! Uwaga! Masz. 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 Masz też. Jednego mniej! Teraz musimy tylko zniszczyć rdzeń efektu masy. A potem opuszczamy statek. I to szybko. No. Żebyś wiedział, że szybko. Kurwa, znowu? Musi być to, a więc zespół Cerberusa naprawdę to odzyskał. Ale gdzie oni teraz są? Safe ścienny gdzieś tu jest. Tu. A, 2,5 tylko. Mało. Cutscenka. Trzeba będzie rozpierdolić ten rdzeń. Kurwa. Fuck you. Kurwa! Mam cię! Uwaga! Tam jeden cel Wypierdol się, wypierdalaj. Gdzie są kurwa oni? Pierdolę jeszcze. Uwaga! Mogę iść teraz w mówić w pokoju. Uwaga!
naprawdę. Otwarte na pewno. No wow. Kurwa. Shepard, ten gest. Ale ulga. Powinniśmy go chyba zabrać. Jego zachowanie było dziwne. Zostaw! Mamy dość problemów. Dali powiedziała, że nikt nie pojmał Geta w całości. Wiesz, czym ryzykujesz. Tyle mam do powiedzenia. Nie ma czasu na dyskusję. Garus, nie pękaj, kurwa. Trzymajcie się! Otworzyć można szuzę. Tak jest. Jak szybuje. Dobra jazda była. No, przecież to jeszcze zombie to kurwa udrapienie, jakich mało z tym plugastwem. No ale zadanie wykonane. Jakiegoś geta tam pojmaliśmy, ciekawe. Wydaje mi się, że on będzie naszym towarzyszem, a to zobaczymy później. Dobra, dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka, pozdro.